Czy te wywiady, które teraz w tej chwili robię, one są podsumowaniem całego tego cyklu Kultura i Rozwój, też które myśmy tutaj zaczęli, ale jakoś nie potem ustał spisek kultury, zresztą nazwa jest spisek kultury, nawiązuje do pędzy, bo też teza jakby jest tutaj, czy hipoteza otrzymała. Znaczy ona zasadnicza to jest taka, że jakby mapa rzeczywistości kulturowej, praktyk kulturowych, zjawisk też artystycznych i tak dalej, którą się posługujemy w dyskursie medialnym, politycznym, naukowym, nie odzwierciedla tych rzeczywistych światów społecznych i kulturowych, z jakimi mamy do czynienia. I jakby cała dyskusja dotyczy po pierwsze, czy ta intuicja, ta hipoteza jest słuszna, przynajmniej w zarysie. W zależności od odpowiedzi potem są dalsze pytania, natomiast... Może jesteśmy zbyt przerażeni, żeby się przyznać do tego, że ta hipoteza jest prawdziwa. Dlaczego właśnie Ciebie o to proszę? Znaczy, no, z kilku względów i tych historycznych właśnie ten projekt robili, w związku z czym już jakaś rozmowa na ten temat była, ale też druga kwestia, no to konkretny projekt, któryście robili, Nowa Sztuka Narodowa, dla mnie jest jakby ikonicznym takim właśnie światem, który jest, ale ma bardzo słabą reprezentację w takim miejscu, on jest raczej traktowany, jest jakaś nisza, która okazuje się, że jest dosyć ciekawa znaczy ciekawa, no... Jest, oczywiście, to była bardzo ważna sprawa dla nas. Ciekawa w sensie właśnie, właśnie jakiegoś zjawiska, czy zatem też istniejącego właśnie rzeczywistości społecznej, też poszukiwań estetycznych, jakichś symbolizacji rzeczywistości, swoich doznań, no to wszystko tam się działo, no i myście to zdecydowali się uobecnić, prawda? Więc sam też ten proces mnie chociażby interesuje, jakby przypomnienie, skąd się robiło. Ale jakbyśmy mogli zacząć po prostu tak od porządku tej hipotezy, czy właśnie ta mapa, czy mapy, jakimi się posługujemy, opisują terytorium, czy nie. I jeżeli nie, to jeżeli tak, no to w zasadzie może być prostsza sytuacja. Takie wizualne mają to do siebie. Czy w ogóle kultura współczesna, że chyba jest jednak dosyć nastawiona na zmianę, czyli dosyć szybko się przystosowuje albo częściowo kreuje rzeczywistości, więc dzielę takie niepokoje, że mi się czasami wydaje, a to też jest kwestia, to jest jeszcze też kwestia rytmu pracy, czy jakby takich sekwencji, czy pracujemy projektowo, czy pracujemy nad jakimś długim ciągiem, nad czymś, co wymaga długiego czasu, to też jest różnica, bo wtedy bardziej posługujemy się innego typu narzędziami, także trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć, ale na pewno ja często dzielę taki niepokój, że ta mapa, do której ja jestem przywiązana, ona jakoś tam odstaje od rzeczywistości społecznej. No bo rozumiem, że nie rozważam wszelkich światów też wirtualnych i możliwych, ale rzeczywistość społeczną i powiedzmy sztukę współczesną rozumianą przede wszystkim instytucjonalnie, bo też trudno jest mi mówić, bo inaczej jakieś zawężenie muszę zastosować. To się też do nas otacza, prawda? Jak w pole instytucja, która właśnie też czy to jest bardzo interesujące, bo z pewnością ta mapa, z którą ja przyszłam, czyli że do tego projektu parę lat temu, że potrzebne jest muzeum, bo jest ogólnie dobre i że może mieć zbawienne skutki dla miasta i narodu, to ona się została skorygowana dosyć mocno. Na pewno nasze doświadczenie mówi, że takie działania, które są oparte, są dosyć skuteczne, jeżeli chodzi o odzwierciedlanie albo jakieś takie współdziałanie z rzeczywistością społeczną, to bardzo skuteczne są projekty, które są rodzajem reakcji, czy współreakcji, czy społeczeństwa. I też takie projekty, które są szybkim reagowaniem. Czyli najlepszym przykładem jest Warszawa w budowie, że to jest projekt, który zadziałał, że przez wiele lat na ten nasz projekt, który wynikał z takiej naszej potrzeby, żeby z kimś dyskutować o tym, że tego miasta
że polityką tego miasta nikt nie kieruje, a na pewno nie mieszkańcy, jak nam się wydawało być powinno. I przez wiele lat miałam takie wrażenie, że ten nasz projekt jest takie wołanie na kompletnej pustyni. To w tym roku po raz pierwszy myśmy zrobili dokładnie to samo, co robimy od 5 lat, ale w tym roku poprzez zbieg różnych okoliczności, wydanie książki Filipa Springera, która jest takim bardzo dziennikarskim analizą, ja się zresztą nie zgadzam z nim, ona jest dość powierzchowna, powiedziałabym, w przeciwieństwie do innych jego pozycji, ale w każdym razie ważnym głosem. I wiele innych zbiegów okoliczności sprawiło to, że to się stał główny temat takich przynajmniej bardziej ambitnych mediów. Więc jakoś to zadziałało. To jest już jeszcze bardzo długa droga do rzeczywistej zmiany jakości życia i jakości przestrzeni publicznej, ale po raz pierwszy to nie jest już problem jakiejś wąskiej grupy aktywistów i artystów, ale jakiś szerszy problem społeczny. Więc to działa, ale to działa krótkoterminowo i jakby pytanie jest, czy instytucje, jak działają instytucje? To jest to główne pytanie, na które my musimy ciągle odpowiadać. Ciągle wierzę, że działają społeczności, jakieś wspólnoty intelektualne. Że szczególnie w takim środowisku, gdzie bardzo słabe jest państwo świeckie, gdzie w ogóle sekularyzacja nie odbyła się, jak widać, coraz bardziej i gdzie nie ma przeciwwagi dla przesądu i związków takich rodzinno-znajomościowych, no to są bardzo ważne wspólnoty, to są kluczowe wspólnoty i w ogóle nie wolno oddać ani pięści ziemi w tej sprawie, bo to są jeszcze jedyne środowiska, które są w stanie działać racjonalnie, ewaluować wartości, prowadzić dyskusję opartą na jakimś standardzie intelektualnym. Więc to jest dla mnie ważne. Czy to koniecznie musi być instytucja budżetowa i finansowana przez państwo? To jest pewnie innego rodzaju pytanie. Ale przynajmniej na tym gruncie wydaje mi się, że ciągle ten projekt, przynajmniej budowania muzeum, że ciągle uważam, że tak. No i poza tym trzeba pamiętać, że oprócz projektów, wystaw, niezwykle intensywnego takiego programu edukacyjno-badawczego, który wyprowadzimy i on ma budować tą wspólnotę, to jest najważniejsza część naszej działalności, no to my jeszcze prowadzimy taki projekt budowy, czyli takiego rzeczywistego wejścia w przestrzeń miasta. No i to jest duży eksperyment. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Ale to jest też próba zmienienia standardów pracy w kwestii pracy na inwestycje najnormalniej w świecie. No i to jest też jakiś taki obszar, w którym... Znaczy ja nie mam wątpliwości, że to jest słuszne, bo jak się raz coś uda zrobić, jak raz coś się uda zaimplementować jakieś standardy pracy, sposoby działania, sposoby korzystania z kompetencji itd., itd., no to w jakiejś mierze zostaje, takie mam przekonanie, że to zostaje jako odłożona społeczna wiedza. Tym bardziej, że my mamy narzędzia, żeby to nagłaśniać, analizować itd., itd. Więc wydaje mi się, że to jest ciągle sensowny projekt. Ale jakie mam wątpliwości? Bo na tych trzech obszarach, o których wspomniałam, czyli szybkie reagowanie, budowanie wspólnoty intelektualnej i próba zmiany standardu. Tutaj też chodzi o taką relację obywatel-władza w tym budowaniu muzeum, bo to też jest tak, że to jest projekt trochę zabrany władzy. No to na tych trzech obszarach jestem w zasadzie przekonana, że posługujemy się narzędziami, które może ciągle odstają od rzeczywistości społecznej, ale są nakierowane na jej zmianę i na taką zmianę, którą uważam za sensowną. Natomiast jakie mam wątpliwości? No bo czymś trochę innym jest ten obszar sztuki, to co robią artyści, taki międzynarodowy świat sztuki, który jest naszym naturalnym environment i jakby my z niego bierzemy idee, z niego bierzemy też energię, żeby działać, bo też
skądś musimy ją brać. No i ten świat jest bardzo, się bardzo, bardzo zmienił w ostatnich latach. Sztuka współczesna stała się strasznie takim... Jest to rzeczywiście też bardzo zróżnicowane pole, ale ono bardzo urosło. Pojawiło się tam mnóstwo pieniędzy i ono się generalnie stało takim no, narzędziem... Czyli nie chciałabym tego zbanalizować, ale to, że jest tam bardzo dużo pieniędzy sprawia, że ono jest trochę czym innym niż jak było rewolucją około 68 roku. I też cała moja wiedza, edukacja pochodzi raczej z czasów, kiedy sztuka była czystą domeną właśnie działalności takiej albo indywidualnej, albo społecznej. Rynek był marginesem. Teraz jest wręcz odwrotnie. Ja oczywiście przypadkowo mam taką unikalną, jak sądzę, w Polsce wiedzę, że wiem, jak rynek działa, nie mam co do tego złudzeń, ale no to bardzo sztukę zmieniło. Sztuka w dużej mierze powstaje na rynek, nie z innych powodów. To nie zmienia, jak sądzę, ostatecznie tego, że powstają ciekawe dzieła sztuki, że one są ciągle społecznie relewantne i tak dalej. To nie sądzę, żeby to automatycznie rujnowało sztukę. Tutaj już nie byłabym jakoś specjalnie ani naiwna, ani... Jakby to trochę... Jakby wpływ jednego na drugie nie jest taki bezpośredni, ale no niemniej jednak wpływ rynku na to, jak społecznie działa sztuka, jest ogromny. To też nie jest jednoznaczne. Właśnie przed, nie wiem, tydzień temu czy dwa tygodnie temu w Mexico City otwarto kolejne muzeum. Wspaniały budynek zaprojektowany przez Chipperfielda. To jest prywatne muzeum, bardzo bogaty kolekcjoner, wspaniała kolekcja. I to jest, jeżeli chodzi o taki artefakt na bardzo wysokim poziomie, i on też twierdzi, że to muzeum ma być narzędziem zmiany społecznej. Nie wiem, czy to jest możliwe. Możliwe, że właśnie moje horyzonty są za wąskie. Możliwe, że da się... A obok jest stoi inne prywatne muzeum, które wybudowano tam chwilę wcześniej i jest tam cała kolekcja kopii Rodena i tak dalej. Jest za darmo i tam właśnie lud ma się kształcić. To jest trochę taki, jest to patronizing model. Można by omówić, jaki model jest w Brazylii i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, powiedziałabym, że jestem na pewnego rodzaju rozdrożu. Być może raczej chodzi mi, może moje wątpliwości polegają na tym, że tam się wkradł populizm, że to jest populistyczne, ale może to jest społecznie ważne, może to będzie jak komiks, może ta sztuka będzie działała jak... Tego nie wiem, ale na pewno jest ogromna w tej materii dynamika i zmiana. W Polsce jest trochę inaczej, bo wszyscy jeszcze bazujemy na takiej strukturze społecznej z dawnych czasów, kiedy wszyscy byli mniej więcej tak samo wykształceni. W takich miastach jak Warszawa ciągle jest duża grupa ludzi, która rozumie tekst pisany, jest się do czego odwołać, mamy wspólne referencje, więc to działa. Ale nie ma żadnej pewności, że za 20 lat będzie taka sama grupa osób, która będzie w tych samych rejestrach w stanie odbierać sztukę. No nie wiem, jest tutaj szereg pytań. My się z jednej strony mamy środowisko hipsterów i takiej bardzo wyrafinowanej, wsobnej kultury materialnej, a z drugiej strony mamy szalone projekty społeczne, wyjeżdżanie do najmniejszych miejscowości, upieranie się i artystów, i animatorów, że właśnie w Szydłowcu czy gdziekolwiek indziej trzeba kultury współczesnej, że to wyzwoli ludzi. Nie wiem, kto ma rację. Jedni i drudzy. No właśnie, ale wokół tych pytań jednak projektujesz. Tak. I jakie tego typu kompromisy, jak do nich dochodzisz? No widać, kompromisy widać. Tam mamy instytucjonalną kolekcję, która z jednej strony jest bardzo społecznie świadoma, z drugiej strony trudna w odbiorze. My jesteśmy tego świadomi, więc cały czas prowadzimy program oprowadzań. W każdej chwili można dostać za darmo
oprowadzanie, są za darmo przewodniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i staramy się przybliżać, ale ponieważ grupa naszych oprowadzaczy jest cały czas na miejscu, więc zbieramy reakcje publiczności, wiemy, że to nie jest łatwe. Jest to społecznie słuszne i społecznie trudne. W tej sali mamy takie projekty, które nie muzeum kuruje, tylko jest to otwarte na różne środowiska warszawskie. To są projekty lżejsze w swojej naturze. Teraz mam na przykład wystawę bardzo popularnego środowiska ilustracji. Jest to sztuka dekoracyjna. Cieszy się ogromną popularnością. Otwarcie prawie rozniesiono nam tutaj tę... No i tak mniej więcej staramy się balansować, że staramy się kierować te projekty do bardzo różnych grup. Warszawa w budowie jest do bardzo określonej grupy. Z jednej strony architektów, których chcemy reformować z małym powodzeniem, z drugiej strony aktywistów i urzędników. Mamy projekty popularne, jak wystawa w Pałacu Prezydenckim, on też ma taki charakter propagandowy. Mamy też takie projekty o charakterze lżejszym, które są najbardziej kochane przez publiczność. No ale nasza główna wystawa ciągle się upiera, że to muzeum jest głównie skierowane do grupy, która jest społecznie odpowiedzialna, to jest z tej kolekcji wynika, że to jest pierwszy punkt, no i ambitna, i intelektualnie ciekawa. Także robimy wszystkie rzeczy naraz w tej chwili. To, co myślę, staramy się zachować, to, że zawsze ta oferta jest dostępna. To znaczy, że bardzo dużą wagę przywiązujemy do tak zwanego upowszechniania, ale to jest robione z i dużym zaangażowaniem, i z taką wiedzą, jak takie programy się robi. Jest w tym dużo pomysłowości. Mamy fantastyczną grupę kilkudziesięciu już w tej chwili osób, które zawodowo zajmują się i oprowadzaniem, i tymi programami towarzyszącymi, więc wszystkimi warsztatami. No i staramy się identyfikować i przyciągać różne grupy, które mogłyby się tym interesować. Tyle możemy zrobić. Mówiliśmy o tej Warszawie w budowie, którą zamówiłem. No to jest piąta edycja, tak. Dobiegam końca. No i sama mówi, że tutaj jako instytucja sztuki wchodzicie w pewien temat, no, raczej jako kreowania wiedzy, tak? Chyba. Tak, tak. Ja myślę, że tak, że zdobyliśmy, że najpierw się nauczyliśmy sami, ciągle się uczymy sami, że jakby myśmy sformułowali taką główną tezę po latach rozmaitych badań, najpierw sprowadzenia brakującej wiedzy, czyli jak to się dzieje w innych miejscach, potem takiego zanalizowania, jakie są główne problemy w mieście, a teraz myślę, że jesteśmy na takim etapie, że wiemy już mniej więcej, w jakim to kierunku powinno iść, że to, czego wszyscy teraz szukają, to jaki będzie klej, który sklei to sfragmentyzowane, pofragmentaryzowane miasto. Raczej nie odbudowa, raczej nie historia i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, że sam ten projekt, jak on właśnie nabierał tych ciężarów, ale ten początek, myśmy wrócili, to dlaczego tej wiedzy brakowało? Dlaczego wy w takim razie, czy nad tym się zastanawiałeś? Znaczy tak, dlaczego nam brakowało, dlaczego myśmy się tym zainteresowali, to jest bardzo oczywiste. Znaczy właśnie, czy to brakowało, ale czy to była sytuacja w ogóle jakiegoś braku właśnie tego, takiego strukturalnego, właśnie, to, powiedział, że ta właśnie mapa Warszawy była taka deficytowa, bo tak wiele właśnie białych planów, żeby używamy tej metafory, to trzeba było jakoś wypełniać. Czuliśmy, że to miasto jest inne lub ten, żeby było inne niż pewna jakaś. My próbowaliśmy budować budynek i nie było nikogo, kto mógł się z nami w mieście podzielić wiedzą, że okazywało się, że budowanie budynku to jest jakaś tajemna wiedza kilku urzędników i tylko oni ją posiadają, a w dodatku nie wydawało nam się, że są w tym rzeczywiście nawet nie to, że najlepsi, tylko chociaż przyzwoici. Dla nas to był projekt czysto emancypacyjny, że nie chcieliśmy, żeby nasz budynek, nasze muzeum powstawało w takim jakby module, jak powstają inwestycje miejskie, czyli po prostu źle. I zaczęliśmy się interesować tym, skąd to się bierze. Poznaliśmy paru tych, na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które się w Warszawie zajmowały tym. No, dlaczego tak było? No, Warszawa, jak pewnie cały ten kraj, ma ciągle bardzo słabo rozwinięte
wszelkie ruchy obywatelskie, w tym też miejskie. To się oczywiście zmienia, to się też trochę teraz myli ze stylami życia, z tym, że ludzie sobie już inaczej siebie zaczynają wyobrażać i tak dalej, ale i jednego, i drugiego, pięć lat, i jedno, i drugie 5 lat temu występowało w śladowych ilościach i myśmy to rozpoznali jako obszar do zmiany, że tym się musimy zająć. I historia tego była taka, że wtedy zaczynały się starania Europejską Stolicę Kultury, które uważam za fundamentalne w tym mieście, dlatego że wtedy udało się przełamać wiele rozmaitych oporów i urzędniczych z jednej strony, a z drugiej strony międzyśrodowiskowych, że doszło do ciekawej współpracy, że to w pewnym sensie jako doświadczenie zostało, ale w każdym razie wtedy któryś z nie bardzo światłych urzędników wymyślił, że potrzebny jest festiwal designu i myśmy go po prostu przejęli i zmienili. I bardzo, i też instytucje sztuki często się zajmują i skutecznie się zajmują, w sensie oczywiście tylko produkcji wiedzy skutecznie, albo fermentu, rozmaitymi tego rodzaju przesunięciami na mapie, dlatego że my jesteśmy przetrenowani przez krytykę instytucjonalną, czyli cały czas jakby taki rodzaj świadomej refleksji o samych sobie. I myślenie krytyczne, no zresztą w jakimś świecie anglosaskim nie jest specjalnie niczym szczególnym. Natomiast w naszym kraju to jest bardzo rzadka umiejętność, a do instytucji stosowana nad wyraz rzadko. Dlatego te instytucje kultury są takie wyjątkowe. Bo to dla nas jest jakby no, chleb powszedni, że myśleć to znaczy myśleć krytycznie, więc też o sobie, o swojej działalności. Stąd my mamy naturalną skłonność, żeby przejmować różne formaty i je przerabiać. Że to jest nasze zadanie w pewnym sensie, że żadna wystawa nie może być taka sama, jak była. Ta instytucja nie może popadać w rutynę. No, my mamy szczęście, bo nie mamy starej administracji, sami mogliśmy ją kształtować, więc w związku z tym nie pracujemy w takiej sytuacji, w której pracuje większość instytucji pochodzących, no, jakby będących, nie założonych w czasach transformacji, czyli takiego życia w schizofrenii. Co zresztą myślę, większość Polaków żyje, że już jest kimś innym, ale ciągle jeszcze hołduje dawnym rytuałom, czy biurokratycznym, czy kościelnym. Także ta schizofrenia to jest też ciekawy temat. Myślę, że po Nowej Sztuce Narodowej powinniśmy się zająć aplikowaniem psychoanalizy w jakichś większych dawkach w naszym kraju. Także ja myślę, że to stąd pochodzi. I tak, że jeszcze dokończyć tę Warszawę w budowie. Właśnie, na ile oceniasz, na ile to jakby wasza rola była tutaj taką rolą, nazwijmy, organizatora pewnej rzeczywistości, która była, ale była nierozpoznana, czy raczej rolą też kreatora tej rzeczywistości. Znaczy, na ile po prostu właśnie tylko taki brykola zrobiliście pewnych elementów, które no były tylko właśnie były niezagospodarowane, były jakimiś zasobami, które właśnie nie funkcjonowały w dyskusji i teraz staliście się takim koncentratorem, czy też generowaliście po prostu, że znaczy, myślę, że jedno i drugie, że no z pewnością no staraliśmy się, bo jakby główną ideą tego festiwalu było połączenie sił, to był główny cel. My jako mała jednostka sztuki, nas tam wtedy było z 10 osób, no to też niewiele mogliśmy. Nam bardzo zależało, żeby to była jakoś bardzo dyskutowana, żeby to były jakieś bardzo dyskutowane kwestie, więc oczywiście, że chcieliśmy rozpoznać, kto jeszcze, szukaliśmy, kto jeszcze. Mieliśmy w pewnym momencie taką mapę miasta, wszystkich organizacji pozarządowych, że orientowaliśmy się, potem to przestało mieć sens, bo te organizacje narastają teraz na całe szczęście w jakimś tempie lawinowym i też myślę, że też było cenne to, że szybko się nauczyliśmy, że naszym zadaniem jest wymyślać i zostawiać innym, że Warszawę budowę też już oddajemy. Jeszcze nie teraz, ale za parę lat też oddamy, bo my będziemy już robić inne rzeczy i chcemy, żeby to kontynuował ten projekt, żeby kontynuowała instytucja, która bardziej jest do tego powołana, czyli Muzeum Historii Miasta Warszawy, które też ma zmienić nazwę, teraz reformuje się, tam za parę lat się otworzy i wtedy pewnie na razie będziemy robić ten festiwal wspólnie, a potem go oddamy, że to jest też istotne, żeby oddawać, że naszym zadaniem jest wymyślanie formatów i puszczanie ich dalej w obieg, a nie upieranie się, że to jest nasza identity i będziemy się tego trzymać do śmierci.
Marketingowo to głupia strategia, ale, ideowo słuszna. Także w każdym razie, ale oczywiście, że kreowaliśmy też, wymyślaliśmy. Departament propozycji, no to był taki oczywiście żaden wielki pomysł w pewnym sensie, ale on wynikał z rozpoznania braku najzwyczajniej w świecie inicjatywy i obywatelskiego zacięcia. No my tylko wymyśliliśmy format, gdzie by się to mogło zmieniać, gdzie mogło być takie laboratorium, gdzie ludzie mogliby poczuć, że od nich też coś zależy, bo taki był. Tylko że o tyle się pomyliliśmy, że nam się wydawało, że jak zrobimy departament propozycji, to wszyscy się spotkają i razem coś zrobimy. A ludzie tu przychodzili, żebyśmy my robili, żebyśmy budowali ścieżki rowerowe i po pewnym czasie była frustracja, no bo my oczywiście nie budowaliśmy ścieżek rowerowych, więc musieliśmy zrezygnować z tego akurat formatu. Ale on jako potem w różnych wersjach występował jako pewnego rodzaju pomysł na aktywizowanie. Myślę, że to jest akurat w przypadku Warszawy w budowie jedno i drugie. Że mieliśmy. Teraz też jest inaczej. Teraz pierwsze edycje no, to był taki wielki entuzjazm, który się rodził z takiego rozpoznania, że możemy spróbować coś zmienić, że jak tam się nas spotka 100, no to coś tam się uda. A teraz to już jest oparte na dosyć precyzyjnym researchu. Mamy też doświadczenie po prostu i dokładnie wiemy, którzy architekci z jakiego kraju mogą tu przyjechać i coś wnieść. To jest no, o wiele lepsze badawczo, na o wiele wyższym poziomie, ale też o wiele bardziej, powiedziałabym, takie o wiele mniej jest w tym takiego pierwszego entuzjazmu, ale to jest naturalna pewnie kolej rzeczy. Gdybyśmy teraz zrobili nową sztukę narodową, troszeczkę w ogóle skąd sam ten pomysł, żeby wejść w obszar, no, estetycznie nie najbliższy. To był pomysł Sebastiana Cichockiego i Łukasza Rodudy, więc pewnie oni są najlepszymi tutaj interlokutorami. Tak, bardziej jako instytucja, dlaczego? Nie cała konstrukcja, że projekt. Tak. Oni mnie, ale muszę powiedzieć, że oni mnie do tego namówili, że ja na początku, że to była trudna bariera do przebycia, ponieważ to jest, że ja bardzo ten projekt w tej chwili doceniam, on był bardzo ważny i no właśnie tak jak kiedyś Warszawa w budowie, projekt, który było wiele emocji, nigdy nie mieliśmy tak ożywionych dyskusji jak wtedy, kiedy wszyscy mogli podyskutować, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest i że to Rzymianie tu nie doszli, nagle to budziło emocje tak nieprawdopodobne i może jest to wydawałoby się taka informacja, którą raczej wszyscy mają, ale to było trudne dlatego, że ten projekt był ogromnie trudny do przeprowadzenia. Nie ufali nam i ci z prawa, i ci z lewa. Jedni uważali, że zdradzamy, czyli ci z lewa, że zdradzamy naszą tu wspólnotę właśnie intelektualną, dopuszczamy jakieś absolutnie estetycznie nieakceptowalne wytwory z punktu widzenia wysokiej kultury współczesnej. Natomiast ci z prawej uważali, że z nich drwimy, że się naśmiewamy i my byliśmy właściwie takimi mediatorami pomiędzy jednymi i drugimi. Ta wystawa, myślę, że to jest materiał, czy taki zamysł na ogromną wystawę. Ona, my siłą rzeczy nie mieliśmy gdzie jej zrobić i to właściwie był tylko taki sygnał, ale no niezmiernie ważny. Mieliśmy 24 duże teksty w polskich różnych czasopismach, wszystkich ważnych dziennikach i wszystkich tygodnikach. Także dyskusja, jaką ta malutka wystawa wywołała, była naprawdę niebywała. To, czego myśmy się nauczyli, że muzeum jest dla wszystkich. Właśnie nie jest tylko dla tej jednej grupy, których my jesteśmy naturalnym reprezentantem i których czujemy się zresztą częścią, no bo nie będziemy udawać, że się nagle staliśmy prawicowi. I że to było świetne doświadczenie, że my możemy też służyć drugiej stronie, że jako instytucja to było bardzo ważne doświadczenie, właśnie, że potrafimy, czy możemy próbować, bo nie wiadomo, czy potrafimy, ale że możemy próbować stawać po drugiej stronie barykady, gdziekolwiek te barykady przebiegają. Także to myślę, że to jest doświadczenie, z którego jeszcze wielokrotnie będziemy korzystać.
Natomiast myślę, że w sensie takim researchowym źródeł tej ikonografii, też źródeł emocjonalnych, to mogliśmy zrobić dużo więcej, ale to powiedzmy, że nie ma takiego dużego znaczenia w tej chwili, że symbolicznie to był ważny gest. To się jakoś tak nałożyło z dyskusją, którą zaczął Andrzej Leder, czasowo się nałożyło, o tym, że właściwie w Polsce taka rewolucja burżuazyjna odbyła się wraz z końcem II wojny światowej w potwornych okolicznościach, czyli że przyczynił się do tego i sowiecka dominacja, i Holokaust, i że właściwie to jest taka historia, na której nie można budować. I cały taki dyskurs samoświadomościowy, bardzo bolesny, który gdzieś tam był, on się mniej więcej w tym czasie skupił, więc ta wystawa dostała też takiego niesamowitego, intelektualnego wsadu, co było pewnego rodzaju koincydencją. Też ukazała się książka Janka Sowy, Fantomowe ciało króla, która tu była dyskutowana na wszystkie możliwe sposoby. Także ja miałam wrażenie, że coś ważnego się wydarzyło, że różne takie intuicje, które były gdzieś tam w powietrzu, zbiegły się przy okazji dyskusji nad tą wystawą. No i dla mnie przynajmniej, no już nigdy historiografia, nigdy myślenie o polskiej przeszłości nie będzie takie samo. Dla jakiej dużej grupy osób jest podobnie, trudno jest mi powiedzieć. Nie jest to znowu ciągle ta sama wąska grupa, która czyta regularnie Gazetę Wyborczą, więc pewnie żadna rewolucja się nie odbyła, ale no też na kontakty nawiązaliśmy z prawą stroną, do czegoś tam się przekonaliśmy, do tego, że używają języka nowoczesnego na przykład czasami, kiedy go potrzebują. Właśnie, to jest z mojego widzenia właśnie jak najistotniejsze doświadczenie, na ile właśnie odkrywanie to właśnie pewnego obszaru, który byłby wykluczony z różnych zewnątrz, czy to estetyczny, czy to są jakieś różne powody, prawda, i jednak pewne otwarcie na niego, wprowadzenie, poznawanie, no, prowadzi do jakichś cennych odkryć, czy to tak było, czy coś istotnego na przykład udało się? Znaczy, no, to odkrycie kuratorów, że taka fronda, czy jeszcze kilka takich bardziej miejskich środowisk prawicowych, czy młodszych, całkowicie swobodnie posługuje się językiem estetycznym współczesności, to myślę, że to było dosyć ważne odkrycie, bo że ta różnica nie zasadza się tylko na różnicy estetycznej. To jest ważna konstatacja. Ona też pokazuje zmianę, no taką zresztą poza Polską dosyć oczywistą, że taka konserwatywna myśl, ona wcale nie musi się posługiwać jakimś językiem ikonografii czy estetyki z przeszłości, że niekoniecznie jest związana z romantyzmem. Ale też bardzo wiele dyskusji w czasie tej wystawy to było tylko utwierdzanie się we własnych okopach, że bardzo wiele było takich rozczarowujących też. Nie chciałabym po prostu idealizować tego projektu, bo nam się oczywiście podobała ta najbardziej ta nowa emancypacyjna, nowe emancypacyjne pisanie historii. To dla nas było na pewno ciekawe. Ale pewnie w Twoim pytaniu jest to, czy się porozumieliśmy z drugą stroną w jakikolwiek sposób. Bo to myślę, że słabo. Że chodzi o to, wiesz, że nawet nie powiemy, a próba zrozumienia, nawet bez konieczności wchodzenia w dialog, ale potraktowanie, że prawda, że granica nie jest tak. Znaczy ja myślę, że fundamentalne jest to, że muzeum służy jednym i drugim. I że my, że to było fundamentalne. Czyli uważasz, że taka właśnie instytucja może być mediatorem efektywnym. Wiesz, ja nie wiem, czy my możemy być mediatorem efektywnym, bo no widzisz, raczej konflikt to się zaostrza, jak widać, co zresztą nie ma nic wspólnego z nami, tylko konflikt się zaostrza. Ale ja myślę, że myśmy stworzyli takie warunki, w których twórcy, no powiedzmy, nie wiem, nazwy ich prawicowych, chociaż nie wiem, czy to precyzyjne określenie, czuli się tutaj bezpiecznie. Te dzieła nie były atakowane, nie były w jakimś kontekście, który by zmieniał ich znaczenie. To w tym sensie
oni dostali po prostu przestrzeń. I w tym sensie myśmy zadziałali jako instytucja służebna. Natomiast czy ja, nawet jeżeli ja jestem w stanie zrozumieć emocje, które stoją za filmem pani Ewy Stankiewicz, czy ja jestem w stanie ją zrozumieć? Tak w sensie istotowym? Pewnie nie. Że byliśmy w stanie prowadzić jakiś rodzaj dialogu, ale chyba bez porozumienia. To w tym sensie, że to jest jakieś podstawowe, że mamy instytucje, które wszyscy szanujemy, tak? I że w związku z tym muzeum jest też dla każdego, też dla różnych opcji. To jest takie może podstawowe porozumienie, ale w sensie takiej wojny ideologicznej, która była gdzieś tam u źródeł tego projektu, no to myśmy oczywiście jej nie przewalczyli, ale też jej nie pogłębiliśmy. My też zresztą ciekawe jest, że nasze wystawy nie wywołują póki co skandali. To jest ciekawa, czy zastanawialiśmy się na tym, dlaczego my tu mamy orła takiego polsko-nazistowskiego i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że dlatego, że one są opatrzone komentarzem albo takim kontekstem komentującym, który raczej jest nastawiony na refleksję niż na spektakl. I że to stąd wynika. I że ta instytucja w ogóle taka jest, bo jest oparta raczej właśnie na budowaniu wiedzy. Też to wynika z tego, może, że mamy budynku, ale w każdym razie, że to pomaga. Że to pomaga w jakimś rodzaju porozumienia. To już ostatnie pytanie. Na ile ta instytucja jest specyficzna i wyjątkowa, znaczy na ile jakby, czy to jest jako oryginalne definiowanie, znaczy na ile to jest definiowanie oryginalnej misji instytucji, a na ile to jest jakby, czujesz nadrabianie czy łatanie pewnych luk, które powinny ewentualnie inne instytucje. Bo widzimy na przykład uniwersytet, dzisiaj nie jest miejscem, to miejsce takiego spotkania. Tam raczej już jest babka w tej chwili i tej debaty nie ma. Ale nie wiem, czy tak jak ty na to patrzysz, szukając jeszcze dialogu, chociażby z kuratorami i tak dalej, stwierdziłeś, że to może być jakiś oryginalny kawałek misji, prawda, który nie da się zrealizować w innym miejscu, też innymi narzędziami. Znaczy to pewnie jest w tym taki paradoks, że my jesteśmy bardzo na przykład poważani międzynarodowo, że jesteśmy taką instytucją, która jak będzie chciała, nie wiem, dostać grant albo zrobić gdzieś wystawę, to raczej nas zaproszą, dlatego że uważają, że my jesteśmy wyjątkowi, mamy wyjątkowy program. I ja się zastanawiałam, czy ja bym na przykład potrafiła tak samo prowadzić instytucję we Francji. Myślę, że nie, że dlatego, że tutaj ta nasza wyjątkowość polega na tym, że my żyjemy w czasach przednowoczesnych i bardzo wiele rzeczy jest oczywiście tym, co ty mówisz, jest łataniem, jest jakimś takim nadrabianiem, jest też reagowaniem na deficyty, które tutaj w oczywisty sposób występują. Ale to czyni tę instytucję wyjątkową. Każdy projekt, który robimy, on ma wyjątkowe znaczenie, a sztuka ma to dodatkową wartość dodaną misji. No i to jest ani dobrze, ani źle, no tak po prostu jest. My z tego oczywiście staramy się korzystać na tyle, na ile możemy, czyli jak najlepsze rzeczy sprowadzać tutaj. Ale jako instytucja sztuki, no my nie jesteśmy wyjątkowi. Że bardzo wiele instytucji sztuki używa tych narzędzi, może nie w Polsce, ale tak generalnie. Jest bardzo wiele instytucji sztuki, które postawiły na lokalność i na misję taką społeczną. I to są w tej chwili najlepsze instytucje sztuki. To się też zmieni w pewnym momencie na pewno, bo to się staje jakimś trendem. W takich miejscach, gdzie jest trudno, w Chinach, na Bliskim Wschodzie. To jest też cała taka nasza polityka pracowania z tymi miejscami, które są w czasach transformacji. Tam instytucje sztuki stały się pewnego rodzaju właśnie takimi przestrzeniami mediowania. Przez to, że my nie jesteśmy ideologicznie obciążeni, że jesteśmy pewnie w jakimś fundamentalnym sensie lewicowi, ale jest dosyć łatwo nam wyobrazić sobie drugą stronę, bo sztuka daje te, czy kultura współczesna również, daje takie narzędzia, więc chyba tak.